Pająki są super. Hodujemy je jako urocze zwierzątka domowe, czytamy komiksy, w których ratują świat przed złem, towarzyszą nam nawet w pracy, w końcu nic tak nie zabija czasu, jak stary dobry pasjan z pająk. Szefie, ja tylko tak sobie żartuję. Proszę mi nie ucinać premii. Znowu. W każdym razie zalety tych wspaniałych stawonogów mógłbym wymieniać jeszcze długo, a jednak z jakiegoś powodu przedstawiane są w wielu filmach jako straszne, pozbawione skrupułów potwory. Tak zwane Spider Movies były swego czasu tak popularne, że stały się odrębnym nurtem horrorów. Tylko czekać, aż przeżyją renesans i zdetronizują rekiny a my będziemy mieli okazję oglądać dzieła typu Spidernado albo Szczękoczułki. A zatem, drodzy widzowie cierpiący na arachnofobię, docencie, że dopiero drugi raz biorę na tapet przerażające pajęczaki. Naprawdę chciałem Wam tego oszczędzić, ale nie można wiecznie uciekać przed odpowiedzialnością. I zapewniam, że Ziemia przeciwko pająkowi straszy wyłącznie kulawą grą aktorską, żenującymi efektami specjalnymi, oraz fabułą dziurawą niczym szwajcarski ser. Powiem Wam, że do seansu podchodziłem na pewniaczka, wyluzowany i pełen optymizmu. Ale łatwiocha! No dobra, ty grzybie, nawijaj. Litości! Ja tego dłużej nie zjąsę! Do momentu, gdy zobaczyłem, że reżyserem jest pan Bert Gordon, czyli twórca Początku Końca, pamiętnej opowieści o inwazji gigantycznych świerszczy. No, i tutaj dostajemy bardzo podobny schemat. Tylko zamiast stada szarańczy mamy jednego pająka. Akcja rozgrywa się nie w Chicago, a w małym miasteczku River Falls. Wreszcie za walkę ze złem nie zabierze się amerykańska armia, a grupka nastolatków. Tak więc jest podobnie, ale jeszcze bardziej ubogo. Czy to w ogóle jest możliwe? Za chwilę zobaczycie, że to jest możliwe. Takie cuda tylko na moim kanale. A propos wspomnianych nastolatków prezentują się następująco. Niczym typowi licealiści według seriali Netflixa. Sporo imprezuję, gram w PlayStation 2 trzy razy powtarzałem trzecią klasę. No chłopczyku, jeśli trzy razy powtarzałeś trzecią klasę, to w pierwszej i drugiej spędziłeś łącznie przynajmniej 12 lat. Odtwórca roli Joe miał na karku uwaga 35 lat. Pozostali aktorzy nie byli zresztą dużo młodsi. Wygląda zatem, że wszyscy bohaterowie kiblowali dłużej niż ustawa przewiduje. W sumie to by tłumaczyło, czemu zachowują się jak skończeni idioci. Hm. Może to był świadomy zabieg reżysera. Yeah, sure. Ok, zaczynamy. Karol Flynn wraz z chłopakiem imieniem Mike, poszukuje swojego ojca, który kilka dni wcześniej wyszedł po mleko i nie wrócił. Po przeszukaniu najbliższych sklepów z połem i biedronki, zdesperowane dzieciaki udają się na obrzeża miasta. I słusznie, bo nieopodal groźnie wyglądającej jaskini znajdują samochód zaginionego. A skoro mamy groźnie wyglądającą jaskinię, to imperatyw narracyjny nakazuje bohaterom do niej wejść. W grocie dzieją się rzeczy typowe dla grot. Najpierw dziewczyna siłą głosu odrywa stalaktyty, następnie para natrafia na kilka szkieletów, aż wreszcie wpada do olbrzymiej sieci, która, jak można się domyślać, jest pajęczyną. I rzeczywiście, wkrótce widzimy wielką tarantulę. Jest tylko jeden mały problem. Tarantule nie tkają pajęczyn. A kto to przyszedł? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. No dobra, powiecie, że się czepiam i zgrywam eksperta z Wikipedii, ale teraz to już chyba przyznacie mi rację, bo to nie jest żadna specjalistyczna wiedza. Pająki z całą pewnością nie potrafią krzyczeć. Karol i Mike oczywiście uciekają wrzeszczącej i łamiącej wszelkie prawa biologii bestii, by następnie zdać relację swojemu nauczycielowi, profesorowi Kingmanowi. Wcześniej byli też u szeryfa, ale ten, cóż za niespodzianka, nie uwierzył w historię o potężnej, uzdolnionej wokalnie tarantuli. Może dlatego, że ma jeszcze trochę oleju w głowie, w przeciwieństwie do Belfra, nazywającego pająki owadami. I to dwukrotnie, w krótkim odstępie czasu. System, do kogo oni się zgłosili? Do wf czy do katechety? Bo biologiem to ten koleś z pewnością nie jest. A jeśli jest, to powinien zostać wy... zwolniony dyscyplinarnie. Nie można go zwolnić. Trzeba go po prostu wypierdolić dyscyplinarnie. Nasz super wyedukowany pan od Przyry rzecz jasna łyka opowiastkę uczniów bez popity i dzwoni do szeryfa, żeby jednak namówić go na interwencję. Przekonywanie mega opornego, supersceptycznego policjanta zajęło Kingmanowi całe pół minuty. No i namowił. Szeryf i nauczyciel idą do jaskini. No i oczywiście zabierają ze sobą dzieciaki, bo czemu nie? Ta wyprawa wcale nie brzmi niebezpiecznie. Na tym polega odpowiedzialność. Ekipa znajduje w grocie ojca Karol, niestety trochę jakby martwego, choć wygląda bardziej jakby męczył go kacz gigant. Nieco później spotykają strasznego pajęczaka i traktują go zabójczą dawką DDT. I tutaj film mógłby się skończyć, gdyby tylko tarantula została wrzucona do niszczarki. To byłoby jednak zbyt rozsądne posunięcie. Zamiast zutylizować bestie, pan Kingman postanawia przeprowadzić na niej sekcję zwłok. Stwierdza też, że najlepszym miejscem do przechowania truchła będzie szkoła. Już nigdy nie powiem, że Hogwart był najbardziej niebezpieczną placówką dydaktyczną w historii. Zwracam honor Albusie. Karol, co zrozumiałe, rozpacza po śmierci ojca. To znaczy zrozumiałe dla mnie, zrozumiałe dla was, ale nie dla jej kochanej matki. Now, you Właśnie, do roboty rozpuszczona, gówniaro. Kiedyś to były czasy, nie to co teraz. Na naszych oczach brutalnie mordowano całą rodzinę, a potem bez słowa szliśmy charować w polu za dwa grosze miesięcznie. Zadanie domowe? Luksusy. My nie mieliśmy nawet domu, a jednak byliśmy wtedy szczęśliwsi. Spróbuj to powiedzieć dzisiejszej młodzieży. Czy ktoś z nich to uwierzy? Nie. Nadwrażliwa dziewczyna za wszelką cenę pragnie odzyskać prezent od ojca, który zostawiła w jaskini dzwoni do swojego chłopaka ponieważ chce by ten towarzyszył jej w ryzykownej eskapadzie kochany mike oczywiście zgadza się bez mrugnięcia okiem żartuje ewidentnie próbuje wykręcić się sianem trzeba jednak przyznać że argumenty podaje solidne oh, okay. I a to akurat bardzo sprytne nawiązanie do filmu pod tytułem Atak ludzi lalek w reżyserii Berta Gordona. Zgadliście, to również produkcja klasy Z z kolejną wybitną rolą wspaniałego Johna Agara. Spodziewajcie się zatem omówienia w nieodległej przyszłości. Koniec końców Mike zgadza się wyruszyć na wycieczkę do jaskini, żeby nie było, że wszyscy w tym uniwersum pozbawieni są choćby cienia empatii. Tymczasem w szkole grupka przerośniętych dzieciaków wbija do sali, w której leży pozornie martwy pająk. No kto mógł przewidzieć, że do tego dojdzie? W każdym razie <laughs> młodzież serio, ciężko przychodzi mi mówienie w ten sposób o moich rówieśnikach, tak zwana młodzież rozkręca grubą imprezkę tuż obok zwłok zwierzęcia. Brzmi brutalnie, ale przyznajcie, nie mijam się z prawdą. Nastolatkowie grają tak dobrze, że obudziliby u No i budzą: Tarantula wraca do życia i natychmiast zaczyna demolować miasto. Podziwiając potwora na tle budynku, nasuwa się pytanie, jak takie bydle zmieściło się w szkole? Wpychali go drzwiami na siłę? Pan poruszył to jednak, Pajęczak wraca do przytulnej groty, w której wciąż przebywa dwójka nieproszonych gości Karol oraz Mike. Spłoszona parka ukrywa się w gąszczu mrocznych korytarzy, natrafiając po drodze na liczne ludzkie szkielety. You know, Serio, gościu, zrobiłeś się głodny, widząc kościotrupa? Osobiście znam wiele bardziej apetycznych widoków, no chyba że rozsypane piszczele skojarzyły mu się z rosołem na kościach. Okej, okay, do brzegu. Czas powoli rozwiązać konflikt za pomocą siły, oczywista. Policjanci wysadzają jaskinie, po czym orientują się, że kurde, mogliśmy najpierw wyciągnąć z niej dzieciaki. Tak się kończy nadgorliwość, panowie. A więc profesor i szeryf schodzą do pieczary, traktują tarantule prądem, ratują uczniów. I na wszelki wypadek wrzucają do groty dynamit. No, uwielbiam te nowatorskie metody. Jak nie siekiera, to napalm. Jak nie napalm, to dynamit. No i to by było z grubsza na tyle, jeśli chodzi o ziemię przeciw pająkowi. Tytuł mógł zwiastować epicką batalię, w której cały świat jednoczy się przeciwko potężnemu zagrożeniu. Tymczasem dostaliśmy niskobudżetową potyczkę mieszkańców małej mieściny z przerośniętym ptasznikiem. Rozczarowani? Cóż, Bert Gordon specjalizuje się w biedackich horrorach, nie powinniście zawieszać poprzeczki zbyt wysoko. O ile oglądając początek końca, widziałem jakieś przebłyski potencjału, o tyle teraz straciłem wszelkie złudzenia. Obrazu nędzy i rozpaczy dopełniają biologiczne bzdury, nazywanie pająków owadami powinno być karane, oraz kartonowi pozbawieni ludzkich odruchów bohaterowie. A, no i jeszcze nastolatkowie grubo po trzydziestce i pająk zmieniający wymiary w zależności od sceny. Nie zapominajmy też o przechowywaniu potwora w szkole i dynamicie jako recepcie na wszystko. Hmm, trochę się tego uzbierało. Krótko mówiąc, straszna kupa. Daje 8 na 10, bo główna bohaterka prawdopodobnie powtarzała klasę 8 razy.